W dniu 3 października 2011 roku zainaugurowaliśmy 87. rok akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2011-2012 rozpoczęła się o godzinie 10 w hali widowiskowo-sportowej. Tradycyjnie na uroczystość inauguracji roku akademickiego przybyło wielu gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, wojewoda Małopolski i przedstawiciele władz miasta Krakowa oraz miast i gmin współpracujących z naszą uczelnią. Gościliśmy także przedstawicieli władz rektorskich bratnich uczelni ekonomicznych, uczelni krakowskich i zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, a także zaprzyjaźnionych z uczelnią prezesów i dyrektorów firm, banków i instytucji wspierających nasze przedsięwzięcia. W śpiewaniu tradycyjnego Gaudemater głos zabrał jego magnificencja rektor profesor dr habilitowany Roman Niestrój, który zaprezentował zebranym osiągnięcia uczelni w minionym roku akademickim i plany władz na rozpoczynający się nowy rok. Po wymienieniu przez prorektora do spraw nauki profesora Andrzeja Malawskiego szeregu okolicznościowych adresów i listów gratulacyjnych, które nadeszły do naszej uczelni, zebrani obejrzeli i wysłuchali multimedialną prezentację z życzeniami od minister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Barbary Kudryckiej. Następnie odbyła się, poprowadzona przez prorektora do spraw studenckich profesora Andrzeja Chochuła, uroczysta immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku, po której, dając wyraz swej radości z przyjęcia w poczet naszej społeczności akademickiej nowych jej członków, odśpiewano Gaudeamus Igitur. Gaudeamus igitur, iubem estum sumus. Gaudeamus igitur, iubem estum sumus. Z kolei liczna grupa pracowników uczelni udekorowana została przez wojewodę małopolskiego Stanisława Kracika medalami za długoletnią służbę, a następnie małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski wręczył zasłużonym nauczycielom akademickim medale Komisji Edukacji Narodowej. Od 3 lat podczas inauguracji naszego roku akademickiego wręczana jest także nagroda konkursu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas tegorocznej inauguracji nagroda trafiła w ręce Macieja Samcika z Gazety Wyborczej, laureata 16. edycji konkursu. Doktor Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Ewa Szymkowska-Nowak, przedstawiciel Deutsche Bank, mecenasa nagrody, wręczyły laureatowi symboliczną statuetkę jej patrona oraz czek na 15 tysięcy złotych. Następnie z krótkim przemówieniem do studentów wystąpiła przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Agnieszka Sadowska. Na zakończenie inauguracji 87. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesor dr habilitowany Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem Miasto i Uniwersytet wobec wyzwań współczesności. Integralną częścią tegorocznej inauguracji było też otwarcie przez jego magnificencję rektora profesora Romana Niestroja oraz dyrektora oddziału NBP w Krakowie profesora Wiesława Gumułę fotograficznej wystawy Portrety i monety, prezentującej unikatowe, okolicznościowe monety wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, a prezentowane przez znane polskie osobistości. Portrety wykonane są w niestandardowych, artystycznych ujęciach, z których każde jest osobnym obrazem człowieka i monety.
Wieczorem społeczność akademicka oraz przyjaciele uczelni spotkali się w Operze Krakowskiej na koncercie wieńczącym inaugurację 87. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. W koncercie, którego twórcą scenariusza, reżyserką i prowadzącą koncert była Lidia Jazgar, wystąpili uczelniany chór Dominanta, towarzyszący studentce UEK Katarzynie Sochackiej, finalistce trzeciej edycji programu Mam Talent, oraz gwiazda wieczoru Zbigniew Wodecki, wykonujący swoje największe przeboje wokalne i brawurowo prezentujący nadzwyczajne umiejętności instrumentalne. Jaki był finał, niech ocenią Państwo sami. We are.